Panie Boże, nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Dzisiejszy dzień, poniedziałek, 13 dzień lutego, przynosi nam słowa modlitw dwóch ludzi, dwóch wielkich grzeszników. Pierwszy to wielki, wspaniały król Dawid, który świadomie, nieświadomie, myślę, że świadomie popełnił grzech wielki, okropny, ale nie zdawał sobie z tego sprawy. Równocześnie za jednym zamachem możemy wymienić grzech zabójstwa, cudzołóstwa, kradzieży i kłamstwa, czyli przekroczył cztery przykazania. Nie był świadomy tego, bo przecież był królem, wszystko mu było wolno. Pan Bóg jednak posłał do niego proroka Natana, który otworzył mu oczy na to okropieństwo, które uczynił. I wtedy to Dawid przejrzał, jakby łuski spadły z jego oczu i modlił się do Boga modlitwą, którą my znamy w naszych Bibliach jako psalm 51, psalm pokutny, zaczynający się od słów: zmiłuj się nade mną, Boże. I w tym psalmie Dawid przyznawał się do swojej grzeszności, do swoich złych czynów i prosił Boga o łaskę przebaczenia. Między innymi prosił, żeby Pan Bóg nie odrzucał go od swojego oblicza. Bo kiedy Pan Bóg zasłoni czy odwróci swoje oblicze od nas, od grzesznych ludzi, to pozostaje nam tylko ciemność, beznadziejność i w zasadzie wołanie: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Dawid też prosi: nie odbieraj mi swojego świętego ducha. Duch Święty podnosi, wzmacnia, wprowadza w prawdę i obdarza darami Ducha Świętego. Miłość, dobroć, pokój, radość, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, wymienia je apostoł Paweł w liście do Galacjan. A kiedy nie ma Ducha Świętego, to w sercu pojawiają się przeciwieństwa: złość, nienawiść, zazdrość, pycha. Był tego świadomy król Dawid, dlatego tak błagalnie prosił Boga o zmiłowanie. I drugi człowiek, celnik. Temu stale przypominano, że jest wielkim grzesznikiem, bo współpracował z okupantem rzymskim, bo pobierał podatki, bo oszukiwał ludzi. Zabraniano mu wstępu do synagogi. Dlatego w przypowieści Pana Jezusa o faryzeuszu i celniku widzimy celnika, który stanął z tyłu świątyni i nie śmiał nawet oczu podnieść ku Bogu. Świadomy swojej grzeszności wołał: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Moi drodzy, czy my też jesteśmy grzesznikami? Pytanie. Oczywiście, że jesteśmy. Chociaż czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, nie uświadamiamy sobie naszego grzechu. I co my robimy w naszej grzeszności, w naszym poczuciu grzechu? Marcin Luther w pierwszej tezie powiedział, że całe życie chrześcijanina ma być nieustanną pokutą. Właśnie postawa Dawida, postawa celnika, to postawa pokuty, czyli postawa uświadomienia sobie swojego grzechu, żałowania za grzech i prośby łaskawego Boga o przebaczenie. I to powinniśmy czynić stale, bo stale grzeszymy. Marcin Luther powiedział też dosyć może zaskakujące słowa, które pozwolę sobie zacytować: wystrzegajcie się chęci bycia tak czystymi, by nie być już grzesznikami, bo Chrystus mieszka tylko wśród grzeszników. Czyli nie chodzi o to, że za wszelką cenę będę starał się być taki czysty, wspaniały, aby mógł przed Panem Bogiem stanąć i powiedzieć: Panie Boże, popatrz na mnie, jak jestem wspaniały, bo wtedy będę podobny do tego faryzeusza, wtedy pycha pojawi się w moim sercu. Ale przeciwnie, chodzi o to, by uświadamiać sobie mój grzech, który prowadzi mnie do Jezusa Chrystusa i do Bożej łaski.
Rozpoczynamy, wczoraj rozpoczęliśmy nowy tydzień. Niech w tym tygodniu towarzyszą nam te słowa, abyśmy każdego dnia zdawali sprawę z naszej grzeszności Panu Bogu, prosili Go o łaskę przebaczenia. A jeżeli nie wiemy, czy grzeszyliśmy, czy nie, sięgnijmy po prostu do dekalogu i do objaśnienia Marcina Lutra w Małym Katechizmie, gdzie fenomenalnie objaśnił wszystkie przykazania, w których mówi, co nie wolno nam robić, czego nie wolno nam robić, ale co powinniśmy czynić. A wtedy otworzą nam się oczy i będziemy jak Dawid wołać: nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. I jak celnik: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. I wtedy doznamy łaski przebaczenia, odpuszczenia i z nowymi siłami w mocy Ducha Świętego będziemy mogli podejmować nowe działania, nowe wyzwania i prowadzić życie godne chrześcijanina. Niech sam Pan Bóg przez Ducha Świętego nam w tym dopomaga i nam błogosławi. Muzyka.